sipping me up like brandy. Make you wanna get so handsy. Yes, please, baby. I'm so fancy. Say my name again. Make you wanna get so handsy. Yes, please, baby. I'm so fancy. Yeah, I'm a shot of something strong. Walking every eye is on me. Spinning heads like a disco ball. Cause I don't have a good sight, they all shine. I just wanna have a good time. Skin is like a New York night. I know you've been high and dry, looking for me all your life, but I'm mine. Cześć kochani, z tej strony Kawiórka, więc dzisiejszy vlog będzie trochę poplątanie z pomieszaniem. Będzie trochę chillerki, trochę zabawy, odpoczynku. Pójdziemy na miasto, ale w całkiem inną stronę, nie tak jak wcześniej do centrum, tylko wprost przeciwnie. Można powiedzieć, że do trochę bogatszej dzielnicy. Są tam również opuszczone budynki, więc też sobie lukniemy, jak to wygląda z zewnątrz. Wygraliśmy również nagrodę, ale to wszystko zobaczycie we vlogu. No dobra, to zaczynajmy. Dopiero co wróciliśmy w sumie z miasta. Powiem tak, nie polecam iść na piechotę, aczkolwiek jak ktoś chce zobaczyć coś innego, jak najbardziej. Myśliśmy prawie 20 km, masakra. No i 2 km przejechaliśmy taksówką, więc hello, więc jest naprawdę hardcore, nie? No i w końcu kupiłam sobie wymarzony pokrowiec na GoPro. Nie no, żartuję. Zwykły taki pokrowiec na telefon, który kosztuje naprawdę grosze. I możecie w Carrefourze znaleźć taki pokrowiec i nawet za dobrą cenę. Aczkolwiek jak nie chce wam się wychodzić albo Carrefour macie po prostu daleko od hotelu, no to możecie sobie kupić w sklepiku hotelowym za potrójną cenę. Co i tak jest dobrym dealem. Zwłaszcza jak nie wzięliście swojego pokrowca. Okidoki, kochani, tutaj niestety jak zwykle mikrofon nie domaga, ponieważ wcześniej składałam filmy na słuchawkach i tak mówię, o, będzie wszystko fajnie słychać, ale kiedy zdjęłam słuchawki, to sama do siebie pomyślałam, o nie, tutaj naprawdę nie będziecie mnie rozumieli i słyszeli, więc muszę podłożyć głos ponownie. Tutaj mówiłam, że idziemy na kolacyjkę, byliśmy naprawdę już mega głodni, nie wiem czy zauważyliście tam Daniel z tyłu, już po prostu nie zwracał uwagi na kamerę, tylko myślał o jedzonku, bo my jesteśmy dwa takie głodomory. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o kolację, no to dość szybko się kończyła. No ale tak naprawdę na urlopie kolację się je i później idzie się bawić, a nie będziemy siedzieć i jeść do 22 czy 3. Więc właśnie tak zrobiliśmy, zjedliśmy i poszliśmy się bawić. No i tutaj już jesteśmy po kolacji i się szykujemy na imprezkę. Oczywiście imprezkę hotelową, więc tak jak widzicie, stylowa egipska sukienka. Nie no, tak naprawdę zwykła sukienka, kupywana prawdopodobnie w Anglii, bo już nie pamiętam, to było bardzo dawno temu, ale pierwszy raz ją założyłam. No i oczywiście przechadzaliśmy się też po hotelu, bo lubimy sobie czasami wieczorkami przejść po tych pięknych hotelowych dróżkach. No i dobra, tutaj idziemy do drugiego hotelu, ponieważ kupiliśmy tikecik za 5 euro. No i zobaczymy, czy coś wygramy, czy też nie. Pam parabum i wygraliśmy figurkę. Nie wiem czy widzieliście, ale byłam mega podekscytowana. Bardzo się cieszyłam, że coś wygrałam. Ogólnie to sobie trochę pochillowaliśmy, posiedzieliśmy, potańczyliśmy, pośpiewaliśmy. Pod koniec już poszliśmy spać, bo byliśmy mega zmęczeni. Prawie codziennie imprezowaliśmy, więc no to jest wyzwanie, słuchajcie. Oczywiście tutaj też muszę podłożyć głos, ponieważ był taki wiatr, że praktycznie nie słychać co mówię. No i oczywiście ten nieszczęsny mikrofon, który mi się cały czas psuje i psuje i coraz gorzej na nim słychać. W każdym bądź razie tutaj mówiłam wam o tym, czy warto dawać tipsy i komu warto dawać tipsy. Oczywiście to zależy jeszcze od miejsca, w którym jesteście, od hotelu, od kraju. No i wiele innych czynników wpływa. Czy dawać, komu dawać, ile dawać. Warto dawać tipsy na piwki, ponieważ oni bardzo ciężko pracują na to, żeby, no żeby chociażby otrzymać taki napiweczek raz na jakiś czas. To nie jest mus, że codziennie trzeba, ale raz na jakiś czas. Zwłaszcza jak są mega mili, ekstremalnie mili i obsługują was naprawdę dobrze. To wy wybieracie kelnera lub kelnerkę, któremu chcecie dać napiwek.
teraz już wiem, że najlepiej dawać tipsy czy napiwki w funtach egipskich, ponieważ oni później muszą każde euro, dolara czy funt angielski iść i wymienić. Często te maszyny w Carrefourze czy gdziekolwiek one tam są, się zacinają i po prostu nie chcą wymieniać dolarów i oni mają problem i muszą tak chodzić jeszcze raz, drugi dzień, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Więc jeżeli macie możliwość wymienić na funty egipskie, to zróbcie i dawajcie im najlepiej w funtach. Dobra, koniec tych informacyjnych bzdetów. Przejdźmy dalej do vloga. No i tutaj macie DJ-a, który robił naprawdę dobrą robotę, puszczał fajną muzykę i zabierał nas praktycznie co noc na imprezy. Wyobraźcie sobie, pracuje w dzień i jeszcze w nocy, każdej nocy, zabiera na imprezy wszystkich. No, chłop na pewno zapracowany. Arlando! I co jeszcze mogę dodać? Słuchajcie, animatorzy w tych hotelach naprawdę przeszli samych siebie, ponieważ jeżeli wyjeżdżacie na wakacje rodzinnie z dziećmi, no to naprawdę nie macie się o co martwić, ponieważ wy możecie na leżaczku się relaksować i oglądać z niedaleka, czy wasze dzieci dobrze się bawią, jak się bawią, czy są bezpieczne, a mogę wam powiedzieć, że tak są, ponieważ widziałam, jak ci animatorzy czy ratownicy zajmują się dzieciakami, uczą je pływać, oczywiście w tych skafandrach, w tych dmuchanych rękawkach i innej ochronnej odzieży, ale naprawdę fajnie się dzieciakami zajmują, więc nie macie się o co martwić, no i troszeczkę też możecie odpocząć, nie musicie cały czas zabawiać dzieci i cały czas tylko dzieci i dzieci. Możecie troszeczkę się zająć sobą, oczywiście kątem oka patrzeć, czy wszystko jest ok, czy wszystko dzieje się tak, jak powinno. No i czas na chillerkę, odpoczynek, popływanko, zabawę, to co lubimy najbardziej na urlopie. Animacje, ja lubię bardzo animacje, ponieważ wiadomo, że na takim urlopie to zazwyczaj się siedzi, śpi, je, pływa, pije i to wszystko. Więc jak człowiek się może ruszyć raz na jakiś czas i coś potrenować, poskakać, poświrować po prostu, żeby się poruszać, no to jak najbardziej, słuchajcie, bo inaczej to jak usiądziecie, to już nie wstaniecie po takim tygodniu urlopu. Okay, so, one, two, three, oczywiście siłka. Na siłownię chodziliśmy powiedzmy dwa razy w tygodniu, więc też się trochę poruszaliśmy w ten sposób. No i później żarełko. No a tutaj mamy aquapark. Trochę za szybko, kochanie, poleciał. Tutaj macie takie, o. Uwaga. Lecimy. Mini aquapark, którego no trochę skorzystaliśmy. Ja wiem, że to jest dla dzieci w głównej mierze, ale dorośli też zjeżdżali, zaufajcie mi, zwłaszcza jak trochę wypili. Okidoki. I tutaj wyszliśmy na miasto, słuchajcie. Rzadko to robiliśmy, ponieważ było mega gorąco i żeby wytrzymać w Egipcie, to naprawdę było ciężko. W dzień mieliśmy 40 parę stopni, nie wiem, 5-6. Wieczorem, w sumie w nocy, 39-8. No to chyba jest sporo. I tak, ta dzielnica, ja wam zaraz tutaj pokażę na mapach, gdzie byliśmy mniej więcej, pi razy drzwi, z tego co pamiętam. No taka ciekawa dzielnica. Patrzcie na te budownictwo, na te fajne budynki. Widać, że no, nie jest najtańszy budynek, ale między nimi
nimi też były takie budynki, które wyglądały na rozwalające się, czy jakieś takie opuszczone, albo może po prostu zaczęto remont i nie skończono, czy zaczęto budowę. Ogólnie w Egipcie zauważyłam taką tendencję, że no są jakieś budynki, albo coś działało, prosperowało wcześniej, a mija parę lat i no i klops. I hotele zamykają, czy restauracje zamykają i nie wiadomo, co się z tym stanie, czy ktoś to wykupi, czy nie, czy to po prostu będzie leżeć i gnuśnieć. Tu jest na sprzedaż, takie fajne miejsce. Tutaj widać, że coś nowego budują, taki jakby apartamentowce przy samym tym, przy samej wodzie. Akurat momentu tego nie nagrałam, ale tam dalej, jak poszliśmy, to trafiliśmy na kilku chłopa i tak mówię, Jezus Maria, taka dziwna sytuacja, bo oni się tak kręcili, niby wracali, niby szli w prawo, ale jak nas zobaczyli, to zawrócili, coś się kręcili, tak coraz bliżej. Ja mówię, o kurczę, my mamy kamerę, nie jesteśmy stąd, no wiecie, no mogłoby różnie być. I szybko tak do Daniela mówię, chodź, idziemy tutaj zobaczyć do hotelu, żeby no... że jakby coś, to że my jesteśmy z tego hotelu i zawsze, wiecie, bezpieczniej. No jak widzieli, że się zbliżamy do tego hotelu, no to pomyśleli pewnie, że my stamtąd jesteśmy, no i zawrócili i poszli sobie. Więc tyle dobrego. Bo tak naprawdę, słuchajcie, my nie jesteśmy u siebie, nie wiemy, co tu może się stać. Trzeba uważać. Ten duży hotel pamiętam, bo bardzo dużo obczajam wycieczki, no i jest zamknięty. To też w ogóle sytuacja taka dziwna. Nie wiem, o co tu chodzi. I ołki-dołki, później po tym eksplorowaniu miasta zrobiliśmy się tak głodni, słuchajcie, że oczywiście gdzie zawędrowaliśmy? Do Carrefoura, do restauracji Vegas Chicken Fried Burger. Kochani, dzisiaj jesteśmy w centrum, w restauracji Vegas Fried Chicken. Bardzo fajna restauracja, tak jak widzicie, klimatyczna. I czekamy teraz na jedzenie. Wyglądała super ta restauracja, ogólnie mi się bardzo podobało miejsce. No takie wiecie, inne niż te wszystkie. Tutaj macie różnego rodzaju ceny bez taksu, bez podatku, więc trzeba doliczyć sobie podatek. Aczkolwiek nie jest najdrożej. Ceny są spoko. Ale jedzenie... Wiele do życzenia. Wyglądało nawet fajnie, ale to była zwykła pizza odgrzana, zwykła zamrażona pizza i położona tak ładnie. Tak samo frytki, te inne dziwne rzeczy. No takie były, wiecie. Było okej. Okay. Szczerze, to sama nie wiem, co tu robiłam, ale dobra, przejdźmy dalej. No i tutaj były animacje, takie jak widzieliście na filmie wcześniejszym. Być może nie widzieliście tego filmu, jeżeli nie, to będzie w prawym lub lewym górnym rogu, możecie sobie zobaczyć recenzja hotelu właśnie tego. A jeżeli widzieliście, no to też były kawałki z tego vloga i były pokazane te animacje. Więc trochę poenjoyowaliśmy, pobawiliśmy się i poszliśmy spaćku. No i w sumie, kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Jeżeli Wam się podobało, to pamiętajcie o łapeczce. I mam dużo innych filmów, więc tu w prawym czy w lewym rogu będą się wyświetlały. Dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa!